Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku przygody z Wejtem i Godikiem 2 Noc Kruka. Let's play! Jak dobrze pamiętacie, ostatnio zabiliśmy dwóch jąków. A teraz udamy się na farmę Onara, mam nadzieję, że dojdziemy. Nie pamiętam, co dokładnie za przygody nas spotkają, więc będzie to i dla mnie frajda, i dla was. Jechałem dwóch facetów, to i ciebie dojadę. Miło, że nauczył nas skurować za darmo. No, ile tutaj mamy już? Na pewno trochę na tym zarobimy. Powiem wam, że nagrywanie starych gier jest mordeką. I że... No dziabaj go. Dobra, zrobimy jeszcze stolca. No. No już pierdliwe jest to spieranie, no. Przeczucie, że coś słychać. No. Na pewno coś słyszałem. O. Koleżka. Errol. Co się dzieje? Co się dzieje? Popatrz tylko pod most, a zrozumiesz. Coś takiego widzę pierwszy raz w życiu. Czemu nikt nie przepędzi tych obwiesiów? Co się stało? Jechałem do miasta z moimi pomocnikami, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczyli na nas uzbrojeni bandyci. Na szczęście umiem się bronić, bo podzieliłbym los pozostałych. I siedzisz se? Tak, normalnie. Kto cię napadł? Bandyci! Któż by inny? Czają się w pobliżu tego mostu. Kiedy ktoś chce przejechać, wpada w ich sidła. Wiedziałem, że most jest mało bezpieczny, więc chciałem się przeprawić pod nim. Ale widzę, że mieli wielką chrapkę na moje towary. Ci dranie skoczyli na nas z mostu, prosto na wóz. Powinienem był próbować przekraść się pod osłoną nocy. A to chytrusy. Ten sprzęt pod mostem należy do ciebie? Tak, wózek, towary, wszystko! Znalazłem trochę tego po drodze. Możesz sobie zatrzymać te bibeloty, nie są dużo warte. Jedyną naprawdę cenną rzeczą były trzy kamienne tabliczki, które te dranie oczywiście zrabowały. Kamienne tabliczki? Jeden z miejskich magów wody chciał je ode mnie kupić, a ja obiecałem mu je dostarczyć. Muszę je za wszelką cenę odzyskać, inaczej moja reputacja legnie w gruzach. Gdzie znalazłeś te tabliczki? Część z nich znalazłem w mauzoleach i podobnych budowlach, a część w jaskiniach. Większość sprzedałem temu magowi z Corinis. W tych okolicach ciężko się na nie nad... Oj, wybaczcie. Udało ci się przepędzić bandytów? Tak, ale na pewno wciąż czają się w pobliżu mostu. Możesz mnie nauczyć silniej uderzać? Pewnie. Pokaż mi je. Owszem, pomóż mi zachować dobre imię i wtedy pokażę ci, jak wykorzystać swą siłę w walce.
Chętnie bym to zrobił. Dobra, wrócimy do ciebie. O, zaraz. Czemu mi się wydaje, że od tyłu chodzimy? Ale... Tutaj mamy znaleźć jakiś moczy mordę, który mamy się... schlać. Patrzcie, kogo my tu mamy? Nasz pastuch! O! Zresztą potrzebuje właśnie kogoś takiego znowu... jak ty. Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem starej kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na D. Mówisz od jego. Możliwe, że tak ma na imię. Nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Jest coś jeszcze. Ja pyszałku. Ja ci tu pomagam. No i... prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Złoto? Wszyscy chcemy złota. Zapewne. Tylko co z nim zrobisz? Sądząc po twoim wyglądzie, wydasz je na wódkę. Albo przepuścisz w burdelu. I co z tego? Który burdel nie jest zły. Gdybyś wiedział, co osiągnąłem, to ze strachu wlazłbyś pod kamień. Więc przestań mleć ozorem, bo będę musiał zamknąć ci buźkę. Gibasz się jak pierdolony rezus. Oto 10 złotych monet. Ty biedaku! Zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Chcę, żebyś mi pomógł. Coś mam dziwne przeczucie, że źle się to skończy, ale niech będzie. Nie to cokolwiek obchodziło. Naprawdę w to wierzysz? Zapiszmy się. Szybciutko. No i coś czuję, że no, jak to w sieci gotika przyszedł. Szarżowałem i nie dojedziemy. Chodźmy do... Ruszajmy. Nie dojdziemy zapewne do farmy Onara, ale... przygoda będzie przeładna. Echo, echo. Pierwsze spuścić by się szło. Echo. Czy ja mam czary? Mam czary. No, skikuniaj. Chce. Możesz. Znowu jedna z tych długich bestii. Nie! O! Jedna bestia mniej. Przynajmniej skórę mogę sobie wziąć, ale doświadczenie by mi się bardziej przydało. Szczerze powiedziawszy. Patrz, mój przyjacielu. Oto ta jaskinia. Tu masz Kilof. Rzeczy zakopałem gdzieś w środku. Miejsce oznaczyłem krzyżykiem. Na co czekasz? Właź do środka i przynieś moje błyskotki. A co z tobą? Ktoś musi pilnować tyłów. A teraz właź do środka. A kim ty właściwie jesteś? To nie pajacu. Twoja sprawa. Jak nie moja. Gdybym chciał ci powiedzieć, kim jestem, to chyba bym to zrobił, nie? Ja jestem bezimienny. Uratowałem wszystkich. Gobliny. Może zaznając życie. No. Hopsaj. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nie brzmi to za dobrze. Jestem sierotą z tego. Tak chyba będzie szybciej, na pewno. Ekstra. W
wiedziałem. Czemu ten świat taki brutalny? Ej, przepraszam was. Ojejku, no. Ale jak już jesteśmy, dobra, wiemy. Tak myślałem, że ta gra będzie pełna faili, no ale zobaczmy. Farmer. Nie mów, że to nieprawda. Z sobą miałem się zmierzyć. Nic mnie. Dobre mają tu piwo? Nie jest może najlepsze. Sam tak. Ale w tych ciężkich czasach nie ma co wybrzydzać. To tylko plotki. Co tu porabiasz? Piwo nie jest złe. Jeszcze kilka dni temu wypruwałem sobie flaki na polach obszarnika. Posłuchał mnie właśnie. Pewnego dnia powiedziałem sobie dość. Zabrałem swoje graty i odszedłem. Teraz sam sobie jestem szefem. Wszystko, co mam, znajduje się w moim kufrze. Nie mam czasu. Niczego więcej mi nie trzeba. Interesowałby cię mały konkurs? To mnie wcale nie dziwi. W końcu to była jego decyzja. Czy działo się tu jeszcze coś interesującego? Nie doszło do mnie. Nie mam pojęcia. Nikt mi o niczym nie mówi. Trzeba po prostu słuchać. Frajerom się nigdy nie mówi. Dobra, a teraz... Nie doszło do mnie nic na ten temat. Tutaj... O Jezu, sylę mam quest. Rukar oszukuje podczas zawodów w piciu. Prosi mnie, abym zamienił butelkę ginu, którą Rukar trzyma w swoim kufrze, na butelkę wody. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Czy ja mam wodę? Mam wodę. Mnie mówili co innego. To jest ten kufer. Nie można na tym polegać. Mnie mówili co innego. Kim jesteś? Mam na imię Orlan. Jestem właścicielem tej miłej gospody. Czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może miecza albo przyzwoitej zbroi? Jakiejś odmiany po rozmowach z tymi wiejskimi sztywniakami? A może po prostu informacji? Nie mam czasu. Jeśli sięgniesz po sakiewkę, dam ci to, a może i więcej. Sam by na to nie wpadł. Po sakiewkę, pokaż mi, ile bierzesz za... Ciągle to samo. Jakie zbroje? Mam tu jedno. To było wiadomo od dawna. Żadna wielka. Pomyśl o tym. Jak? Nie wiadomo już, komu można ufać. Trzymam się. Znasz gościa z zasłoniętym okiem? Widziałem go już. Wynajmował kiedyś u mnie pokój przez jakiś czas. Miał... Gdybym go ciągle nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił. I tak specjalnie się z tym nie spieszył. A pewnego dnia nagle zniknął razem ze swoim kufrem. Nie chcę mieć nic wspólnego z takim jak on. Nie mój problem. Trzeba po prostu słuchać. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Ziomek, ale żeś tu polował jeden, drugi oskubany. Zupełnie się z tobą zgadzam. Nie musisz mi tego mówić. Gdzie jest twój kufer? Myślisz, że ja mam lepiej? Nikt nie chce wiedzieć. To naprawdę nie mój problem. Nikt nie chce tego słuchać. Śpiesz. Zupełnie się z tobą zgadzam. Trudno. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nikt nie chce tego słuchać. Naprawdę w to wierzysz? Hej! Ciągle to samo. A na czym miałby on polegać? Nazwałem go do dna. Zasady są całkiem proste. Zamawiamy na zmianę po kuflu najlepszego w tej spelunie piwa. Każdy kufel musi być opróżniony do dna, tak by po odwróceniu i postawieniu na stole nie pozostawiał śladu. Ten, który dłużej ustoi na nogach, wygrywa. Przegrany płaci stawkę i rachunek. Co ty na to? Może kiedy indziej, jeśli będę miał trochę więcej czasu. Nic nie mogę na to poradzić. Czy mogę postawić na kogoś innego? Nie wiem, ty mi powiedz. Oczywiście! Jeśli tylko uda ci się znaleźć kogoś na tyle odważnego, by się ze mną zmierzyć, założę się z tobą. Nie można na tym polegać. Wszyscy płacą porówno. Zwycięzca bierze wszystko. Sprawa. Wysokość stawki zależy od zasobności sakiewki. Nie wiem, ty mi powiedz. Przyprowadź mi kogoś, kto odważy się ze mną zmierzyć, naprawdę, i będziesz miał swój zakład.
Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Znam kogoś, kto chciałby się z tobą zmierzyć. Czy coś się... A któż to taki? Randolph. Randolph moczy morda? Dobrze, czemu nie? To było... Przyślij tu tego herlaka. Niech pokaże, co potrafi. W końcu to była jego... Zgłoś się po niego za jakieś dwa dni. Może do tego czasu będzie już w stanie utrzymać się na nogach. Widzisz, jak dużo chcesz postawić? Zupełnie się z tobą zgadzam. Nic. W takim razie za... Nie musisz mi tego mówić. Dobra, jeszcze nic. Dobra, dobra, teraz tak. Farmy. Nie wiem, ty mi powiesz. Oczywiste, dobrze. To było oczywiste. No, mają tu ziemskiego tutaj, tak? Nadal, mimo iż jest to któryś odcinek, nadal mam problem do kogo dołączyć. No nie mów, że mnie wilki pojadą. Powiem, że jeszcze nie byłem tu u magów. No nie, to jakoś magowy meplik, że fajnie mieć tam rzucić jakiś zabójczy piorun, czy śmiercionośny grzmot, czy inne takie. Ale jakoś tak. Joj! Biegaj, biegaj! No już, koniec. Stworzeń. Jedna bestia mniej. W sumie dwie, ale... Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? Buster. A kto pyta? Jestem Buster, jeden z najemników Lee. I lepiej zachowuj się grzeczniej, bo inaczej zbierzesz cięgi. Dobra, czego tu szukasz? Od ciebie, lamusie? Znam Lee. Wszyscy znają Lee. To nic nie znaczy, koleś. Teraz rozmawiasz ze mną. Dokąd zmierzasz? Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Nie wyglądasz na niebezpiecznego. Zdarzyło mi się zabić bestię czy dwie. Pewnie udało ci się rozsmarować parę żuków na polu i przegonić z nor kilka szczurów. Mamy tu do czynienia z orkami. No i jeszcze z tymi szumowinami, strażnikami miejskimi. Imponujące. To nasza branża, mały. Robimy nawet broń i pancerze. Codziennie zmagamy się ze śmiercią. Ale ty nie śmieszny ziomek. Ale taki ziomek. Wiejski kmiot, spokój się. Jak ty, nie może o tym wiedzieć. Jak chcesz. Ruszaj się, mięczaku. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego się do tego zabrał. Obstrzelę. Nie mów, że to nieprawda. Ty? Najemnik. Dobra, nie wiadomo już, komu można ufać. Sam tak mówiłem. Polne żuki.
jeden i tak ciemno. No nic. Dobrze idę. A ty gdzie się wybierasz? Nie, następny. Chciałem się tylko rozejrzeć, to wszystko. Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha! Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj, Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. Jak tam sobie... Spójrzmy, co ma... A, złoto. Niebezpiecznie jest. Większość najemników to zwykłe rzezimieszki. Nie uczciwi ludzie jak ja. Chcę tylko 50 sztuk złota. Tyle wynosi myto. Płacisz tylko raz. To chyba rozsądne rozwiązanie, prawda? Zrobimy inaczej. Nie chcę się z tobą bawić. Ej, ty! Co tam palisz? Chcesz bucha? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Jasne. Możesz, aż się zjara. Myślisz, że ja mam lepiej? Palisz pochodnie, ej! Niezłe, co? Skąd masz towar? Mam swoje źródła. Czy po zapaleniu masz jeszcze jakieś zajęcie? Nie w tej chwili. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? A kogo to obchodzi? Myślisz, że ja mam lepiej? Widzi i słyszy się to i owo. Powinien był wiedzieć. Trzymam się od tego z daleka. Jesteśmy na farmie Onara. Nie trzeba mi więcej. W sumie to by było na tyle w tym odcinku, w którym chodziliśmy, nic nie robiliśmy. Nawet poziomu nie zdobyliśmy. W następnym odcinku zaczniemy od tego punktu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie Wejt, a to był Let's Play Gothic 2. Mówię to i owo. Gry, której nie trzeba chyba przedstawiać. W końcu to była...